Jak zwykle, jak co tydzień. 20 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się rzec. 20 odcinków w zasadzie. Łukasz Klin, witam. Dzień dobry, Łukasz. Witam serdecznie także naszych słuchaczy. 20 odcinek to kilka ciekawych tematów, o których będziemy sobie chcieli porozmawiać. Oczywiście niezmiennie od kilku dobrych tygodni Liga Światowa i zmagania polskich siatkarzy, którzy awansowali do finału, ale także rozgrywki World Grand Prix, które zakończyły nasze dziewczyny dwoma, rozgrywając dwa turnieje w Ameryce Południowej, w Puerto Rico i w Argentynie. Zapowiemy sobie Final Four drugiej dywizji tychże rozgrywek, czyli World Grand Prix, a także zapowiemy Final Six w Brazylii, które już niebawem przed nami. Przeanalizujemy sobie, jakie są szanse Polaków, oczekiwania nasze, myślę także kibiców. Troszkę poświęcimy czasu także na siatkówkę plażową, która niedługo w łódzkiej manufakturze duży turniej siatkówki plażowej, ale o tym na końcu. To zaczniemy sobie na początku od pań, a tak sobie pozwolę, od pań zaczniemy, czyli od rozgrywek Grand Prix kobiet. Powiedz mi, ty jesteś zadowolony z wyników osiąganych przez naszą, nazwijmy to, chciałem powiedzieć kadrę B, ale przez bezpośrednie zaplecze kadry A, o tak powiem. Powiem tak dyplomatycznie przysłowiami, tak krawiec staje, jak materiału mu daje. Myślę, że na to, co jest w jakimś składzie i zestawieniu personalnym dziewczyny grają, jest lepiej niż dobrze, aczkolwiek zawsze mogłoby być lepiej. Lepiej ma być jednak, pamiętajmy o tym, że w Lublinie, w hali Globus, to jest bodajże 31 lipca, 2 sierpnia, jeśli się mylę, to popraw mnie. Najważniejsze, że celu święta środki... celu święca środki, to jest najważniejsze, więc poczekajmy na ten finalny efekt, bo mówię, tak jak w przypadku mężczyzn, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, tak myślę, że w przypadku pań i odniesienia do sportu to przysłowie też się sprawdza w tej sytuacji doskonale. Mhm. Nasze dziewczyny, dodajmy tylko, że zdobyły w 6 meczach zdobyły 12 punktów, zwyciężyły czterokrotnie, dwukrotnie poniosły porażki, raz przegrały z Puerto Rico 1-3, drugi raz poniosły porażkę z Holenderkami 0-3 i to właśnie Holenderki, Polki, ale także Portorykanki i Czeszki zagrają w tym turnieju, o którym powiedziałeś. Ten turniej może za chwileczkę, ale jeszcze takie do ciebie pytanie, czy ty jakąś zawodniczkę spośród wszystkich w naszej reprezentacji byłbyś skłonny wyróżnić jakoś, nie wiem, indywidualnie, czy raczej chcesz się powstrzymać od tego typu ocen? To znaczy na oceny przyjdzie czas po osiągnięciu kolejnego celu, czyli mam nadzieję awansu do Final Four Elite. Rok szkolny się już skończył. To znaczy, ja przepraszam bardzo, muszę cię od razu poprawić. Ja wiem, że zmieniają się zasady i wiem, że czasami nad tym ciężko zapanować i ogarnąć. Zwycięzca do żadnego Final Four, Final Six nie awansuje. Jeżeli chodzi o dziewczyny, awansuje się do wyższej dywizji, ale dopiero w przyszłym sezonie, więc nigdzie się nie gra. Powiedzmy, ten Final Four drugiej dywizji to jest koniec rozgrywek dla wszystkich tych zespołów. Tak sobie panowie znowu z FIVB wymyślili. Znaczy, no oni myślą i myślą czasami za długo. No nawet jeżeli to się nie kończy, tak jak tutaj się pospieszyłem awansem do tego głównego finałowego szczebla rozgrywek, no to jednak jest malutki cel naszej kadry i kolejny cel w budowaniu czy odbudowie potęgi kobiecej siatkówki przez Jacka Nawrockiego i jego słowiańskie sreberka, mówiąc tak roboczo, jak to nazwałem, po tych udanych Baku dla nas igrzyskach europejskich pierwszych, swoją drogą ciekawy czy ostatnich. Także na oceny przyjdzie czas. No, znaczy główne oceny generalnie będziemy wystawiać przed Mistrzostwami Europy i po Mistrzostwach Europy i przed ligą. Na razie niech dziewczyny robią swoje. Wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano, a sport potrzebuje bardzo dużej cierpliwości. Zresztą w sporcie jak w życiu, bez cierpliwości, bez pracy nie ma nic, także dajmy dziewczynom na razie spokój. Obserwujmy, co się będzie działo. Dobra, sprytnie mi uciekasz od odpowiedzi na pytanie, która zawodniczka wyróżniła się pozytywnie, która zawodniczka zasłużyła na brawa. To ja sobie pozwolę powiedzieć, którą zawodniczkę chciałbym wyróżnić, nie tylko dlatego, że zdobyła 83 punkty, nie tylko dlatego, że znalazła się na 6 miejscu wśród najlepiej punktujących tej drugiej dywizji, bo tutaj o tej drugiej dywizji mówimy. Mówimy o naszej zawodniczce, oczywiście o Polce, Tamarze Kaliszuk. 83 punkty, zdobyte łącznie 67 ataków, 7 bloków i 9 asów serwisowych. To taki całkiem fajny dorobek i znajduje się między innymi przy takich zawodniczkach jak Tabitha Love z Kanady, czy Helena Havelkowa, nowa zawodniczka
Chemika, policja, Helena Havelkowa zdobyła dokładnie tak samo. 83 punkty jej statystyki też bardzo podobne w ilości ataku, więc Tamara Kaliszuk myślę, że tak dosyć odważnie zapukała do tej pierwszej reprezentacji, do tej kadry, która będzie grała w Lublinie. No i bardzo ciekawie, bo jeszcze tutaj, jeżeli już chcesz mnie pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności personalnej czy do wymienia nazwisk, to ja myślę, że bardzo, bardzo fajnie Anna Grejman, tak? Biorąc pod uwagę, że tak powiem, w ostatnich klubach, w których grała, to była czołówka ligowa, osiągała sukcesy, ale jej udział przy całym szacunku do niej i sympatii w tych sukcesach, powiedzmy, był jednostkowy, pojedynczy, śladowy, ale jednak pokazuje, że jak się jej da szansę, jak się dziewczyna rozkręci, to ze spokojem. No takie przypadki jak Kaliszuk, jak Greyman mogłyby go cieszyć, bo to pokazuje, że potencjał jest i że Jacek Nawrocki może mieć ten materiał coraz lepszy, to tylko zależy, jakie będzie miał igły, jakie będzie miał nici, czy będzie miał czas i odrobinę spokoju w tym polskim piekiełku, o co nie jest łatwo. No ja jestem umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o kadrę żeńską. Chłopaki cały czas dają przykład, jak się gra po nowemu, jak się gra po staremu, jak osiągać sukcesy. Myślę, że dziewczyny też trochę zazdroszczą, nie chcą być gorsze i tam krok po kroku realizują swój przedsezonowy plan. Oczywiście musimy też wziąć pod uwagę, że ten przedsezonowy plan nie cały uda się spełnić, obarczony on jest ryzykiem porażek, no ale podobno z porażek uczy się człowiek najwięcej, więc ze spokojem, krok po kroku, taką metodą Leo Benhakera, kiedyś trenera reprezentacji polskich piłkarzy nożnych. No, nawiązujemy czasami tutaj do piłki nożnej, ale tak się jeszcze, wiesz co, tak sobie patrzyłem na zdjęcia po zakończeniu turnieju chociażby w Argentynie. No, 25 tysięcy dolarów za drugie miejsce w turnieju to nie jest wcale taka mała sumka. Dwa razy zajmiesz drugie miejsce w turnieju, no i 50 tysięcy dolarów, więc może nie chcę też używać słowa, że zbliża się, nie wiem, finansowo, bo organizacyjnie to pewnie tak, ale finansowo do Ligi Światowej World Grand Prix to nie. Ale te nagrody, no także 50 tysięcy dolarów to nie jest mało. To można dobry lot w dobre miejsce opłacić dla zespołu i nie tylko w klasie ekonomicznej albo premium, ale także może w biznesowej. No więc tutaj taki mały pstryczek, ale to o tym pewnie za chwilkę. No to takie ciekawe nagrody, prawda? Bo fajnie zająć takie drugie miejsce, fajnie jak i tak masz już pewny awans, a jednak te pieniążki gdzieś tam wpadają, nie wiem na czyje konto, ale wpadają. No właśnie, ciekawe na czyje konto, to nie będziemy roztrząsać, bo temat długi i szeroki. No powiem tak, no dziewczyn jest sporo, każda chciałaby troszeczkę wacików, pamiątek dla rodziny, więc nic, tylko grać i sobie tam do skarbonki zbierać i na koniec rozbić, podzielić się i w dobrych nastrojach rozejść się do klubów, dając troszeczkę uśmiechu kibicom przed sezonem ligowym. No cieszy to, że się jakiś poziom tych nagród wyrównuje, że ta kobieca siatkówka, także ta światowa, europejska, idzie do przodu, bo o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby pakować tylko w mężczyzn, 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 zrobić z nich takich herosów, a dziewczyny jak są, to niech będą i fajnie. Niech dziewczyny robią, że tak powiem, wygląd i urodę, a mężczyźni niech robią poziom sportowy. Nie, niech robią i jedni i drudzy poziom sportowy i poziom, że tak powiem, urody, urodności i wyglądu. Żeby jedno i drugie słowo w parze, o. Dobrze, dobrze. Co, temat World Grand Prix jeszcze tutaj podsumujemy tylko tym, co działo się w tej pierwszej, tej grupie, chciałem powiedzieć grupie śmierci, grupie takiej najmocniejszych zespołów, grupie tych najmocniejszych zespołów. No tam bezkonkurencyjne są trzy zespoły, USA, Brazylia i Chiny. Chinki i Brazyliki mają po 18 punktów, Amerykanki mają 17, jedno spotkanie, ponieważ wygrały po tiebreaku z Serbkami zresztą. No więc te trzy zespoły, jakby można powiedzieć, przepraszam za kolokwializm, leją wszystkich za ich plecami: Włoszki, Rosjanki, Japonki, a gdzieś dalej Tajki, Serbki, Niemki, najniżej Belgijki, Turczynki i Dominikanki. Turczynki, Dominikanki bez zwycięstwa w sześciu meczach, więc słabiutko na razie, no ale to pokazuje, że ten trzon kobiecej siatkówki specjalnej zmianie nie ulega. No tam Brazylia, Chiny, USA dzielą i rządzą. No i chyba prawidłowo. Hierarchii jednak w kobiecej siatkówce nie da się tak czasem zamazać jak męskiej. No, no wiemy, co robią Stany w męskiej, także nie dziwmy się, że kobiety idą śladem. No, Brazylijczycy, jeżeli chodzi o mężczyzn, troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że usłabli, bo nadal są w czołówce. No,
więc panie tym bardziej nie powinno to dziwić. No zresztą przestrzeń ogromna, bo i na plaży można grać, i w hali można grać. Tam liga jest bardzo mocna, bo jest sporo pieniążków, jest sporo. Znaczy właściwie siłą kadry Brazylii też jest zgranie, bo one rzadko grają po Europie. Jeśli już to są sporadyczne przypadki i za potężne pieniądze, a nie każdy klub stać na zatrudnienie Brazylijki, nawet z tego drugiego, że tak powiem, sortu. Także siłą na pewno zgranie, siłą na pewno obiekty. Czwarta rzecz, tradycja siatkarska. No wszystko jest, jeżeli chodzi o żeńską siatkówkę, zachowane, aczkolwiek jeżeli chodzi o tą czołówkę, o której mówiłeś, wszystko jest możliwe i tutaj zwyciężczynie jakby ciężko wytypować, co tym bardziej powinno wzbudzić nie tylko ciekawość kibiców, którzy się interesują, no, że tak powiem, kobiecą siatkówką, ale ogólnie całym volejem pod każdą postacią, a szczególnie tak piękną jak kobieca siatkówka w każdej formie, podkreślam. Żeby nie było, że nie doceniamy tego, co dzieje się także na tym właśnie zapleczu, o którym gdzieś tam tak mimochodem wspomniałem, na tym zapleczu kadry naszej, czyli kadry B i o Lidze Europejskiej kilka słów, zanim chwilka przerwy dla nas, dla mnie, dla Łukasza. No to może o występach naszych panów, bo o występach pań to jeszcze nie za wiele możemy mówić, bo one po prostu nie grały. Bo one na razie nie grały, ale porozmawiamy sobie o naszych panach i nasi panowie w czterech meczach, komplety czterech zwycięstw, dwa pewne zwycięstwa, 3-0, 3-0 z Danią, to w pierwszy weekend tej Ligi Europejskiej, a w drugi weekend dwa zwycięstwa w Twardogórze z Austrią, ale tutaj taka mała niespodzianka, bo oba zwycięstwa 3-2 i nasi panowie z kadry B mieli sobie wiele do zarzucenia i wiedzą, co powinni poprawić, to chyba takie pozytywne, bo to, że są zwycięstwa, to, że mamy komplet punktów i także, że mamy Final Four u siebie tej Ligi Europejskiej mężczyzn, no to też nie zwalnia ich i oni chyba jakby z odpowiedzialności zgrania na najwyższym poziomie i oni sobie chyba z tego doskonale sprawę zdają. No i bardzo dobrze, bo najważniejsza jest świadomość sportowca, świadomość swoich sukcesów, świadomość swoich porażek, a przede wszystkim świadomość tego, że każdego dnia trzeba dążyć, żeby być lepszym, a jeżeli nie dążyć, żeby być lepszym, to żeby po każdym spotkaniu, treningu spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, zrobiłem wszystko, co było można. Trudno, są pewne rzeczy, których nie przeskoczę, muszę iść dalej, nawet jeżeli jest mi pod górkę. Podobno sukcesy smakują najbardziej, gdy jest najtrudniej. Jest takie przysłowie chyba, im więcej potu na treningu krwi podczas treningu, tym mniej podczas walki, podczas meczu i tego życzę wszystkim naszym drużynom siatkarskim właśnie w kontekście Final Six Ligi Światowej, ale o tym będziemy chyba rozmawiać szerzej po przerwie, więc nie ubiegam faktów. Tak, będziemy rozmawiali szerzej po przerwie, a w tej Twardogórze możemy powiedzieć, bo mieliśmy też mieliśmy raz, że ochotę, a dwa okazje rzucić okiem. Ta hala w Twardogórze nie największa, ale i otoczka artystyczna, że tak powiem, była w postaci duetu Kułaga Magiera i też fajnie, że otwieramy się na takie, no bądź to bądź małe ośrodki. Twardogóra w niedalekiej odległości, bo żona od Wrocławia, tam już zawodniczki siatkarki Impelu Wrocław miały okazję grać, więc takie przetarcie na najwyższym poziomie było, no ale fajnie, że takie małe ośrodki, może małe to źle powiedziane, mniejsze ośrodki niż te olbrzymie, że są też uaktywniane, tak powiem, i tam cały czas się coś dzieje, no bo to na pewno tych młodych adeptów czy młode adeptki siatkówki przyciąga. Oczywiście, bo nie sztuką jest promować siatkówkę gdzie jest zespół męski, ligowy i kobiecy, tylko właśnie gdzieś tam na obrzeżach, w mniejszych miejscowościach, gdzie ta frekwencja jest pewna, gdzie sale też nie są gorsze, bo teraz każde miasto, miasteczko ma w miarę nowoczesną halę i chce się promować poprzez sport, co akurat tylko i wyłącznie może cieszyć, bo wbrew pozorom promocja poprzez sport to jest najtańsza promocja i najlepsza jednym słowem. Może nie zwróci się od razu, ale w perspektywie czasowej na pewno jest dobrą inwestycją. No, jeżeli chodzi o prawa artystyczną i sportową, to można powiedzieć troszeczkę powiało wielkim światem. Powiem tak, wszyscy wstali i śpiewali, a przede wszystkim pomogli reprezentacji Polski w dwóch zwycięstwach, a nie ma nic lepszego w budowaniu atmosfery i, że tak powiem, napędzaniu do treningu jak zwycięstwa i dobra atmosfera w zespole. Myślałem, że powiesz, kto wierzy, ten wstaje, ale ja to powiem. I ci, którzy znają klasyka, będą wiedzieli, o co chodzi, więc kto wierzy, ten wstaje i z nami zostaje. Ja pozwoliłem sobie zrymować. Chwilka, sekundka, dosłownie kilka sekund przerwy. Nasz dżingiel muzyczny i w drugiej części porozmawiamy sobie głównie o Lidze Światowej, ale także między innymi o zbliżającym się turnieju Plaży Open w Łódzkiej Manufakturze.
jak obiecałem, wracamy z drugą częścią 20. jubileuszowego odcinka podcastu 7 Dni Siatka, w której porozmawiamy sobie w głównej mierze, tak jak już wspomniałem, o lidze światowej, czekający nas Final Six tychże rozgrywek. Tutaj z dziennikarskiego obowiązku i tak pewnie wszyscy Państwo wiecie, no ale ja swoją rolę także muszę spełnić, kto nam tutaj będzie grał, kto brazylijskim kibicom tam, a nam przed telewizorami. Grupa pierwsza to Brazylijczycy, czyli gospodarze, ale także Amerykanie i Francuzi. Nasza grupa Polacy, oczywiście Włosi i Serbowie, to na początku sobie omówimy tą pierwszą grupę, czyli Brazylia, Stany Zjednoczone i Francja. Kto dla Ciebie faworytem? Oczywiście dwa zespoły wychodzą do półfinałów spośród trzech. Kto według Ciebie awansuje z tych trzech zespołów i dlaczego? No ciężko, bo rozum podpowiada co innego, czyli Brazylia i Stany, a gdzieś tam serduszko i jakaś tam sympatia po stronie francuskiej. Wiadomo dlaczego, odsyłam do wcześniejszych programów i do swoich wypowiedzi, bo ja swoich sympatii sportowych nie kryję, ku ucieszy niektórych, ku zmartwieniu, ewentualnie ku zarzutom braku optymizmu. Ja bym chciał jednak, żeby Francuzi trochę namieszali, żeby te mecze były takie równe na styku, żeby trzeba było liczyć nawet te małe punkty. Właśnie dzięki Francuzom, bo Brazylijczycy i Amerykanie mają obowiązek. Francuzi już swoje zrobili, a to, co zrobią ponad w Rio de Janeiro, no to będzie ich. Ale też będzie też po części nasze, bo im dalej reprezentacja Francji zajdzie, tym będzie rósł prestiż ligowy. Nasz również. Wiesz co, ja tak właśnie się spotkałem z taką opinią, zresztą to myślę, że mogę ją jakby powielić. Dla mnie czarnym koniem tego turnieju jak najbardziej mogą zostać Francuzi, bo jak tak jak mówiliśmy też, że dla nich dopiero teraz przyjdzie okazja spotkać się z tymi mocarzami męskiej reprezentacyjnej siatkówki. No ale powiem tak, dla mnie wcale Brazylijczycy nie są faworytem tej grupy. Zdecydowanie siatkarze Stanów Zjednoczonych i dlatego dla mnie tam to głównym jakby meczem decydującym o awansie będzie starcie francusko-brazylijskie, bo w tym meczu, to jest oczywiście pierwszy mecz tej grupy i on będzie dużo ustawiał, bo będą mieli świadomość jedni, że oni mogą sobie gdzieś tam może pozwolić na porażkę w jakimś małym, minimalnym stopniu, czyli powiedzmy 2-3, a zwycięzca będzie miał wszystko w swoich rękach. I tutaj powiem, że właśnie Francuzi, niesamowicie grający Francuzi, mogą mieć raz, że chłodne głowy, dużo chłodniejsze niż Brazylijczycy, no bo na gospodarzu zawsze, czy grasz w Brazylii, Polsce, Puerto Rico, czy gdziekolwiek indziej na świecie, ciąży na tobie presja gospodarza. Tak, oczywiście, a tak pół żartem, pół serio, trzymając trochę jakby zabawnej konwencji naszego programu, tam ciężko będzie o chłodną głowę, bo nawet jak będzie klimatyzacja, to i tak będzie gorąco z każdą piłką i z publicznością, także to jest jedna sprawa, druga sprawa, no w takich turniejach wszystko się może zdarzyć, bo rodzą się drużyny, kształtuje, dobudowuje się, że tak powiem, czy już cementuje charakter drużyny, jest to czas dla nowych gwiazd, jest to czas dla typowo drużyn turniejowych, które rozkręcają się z meczu na mecz, a ja myślę, że taką drużyną turniejową jest zarówno i Brazylia, i Stany. Nie wiem, czy nie my, nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia, ale my im dłużej turniej, tym lepiej, im ciężej, tym lepiej. No i Francja przede wszystkim, no bo oni tam, ja śledziłem tą grupę francuską, oni chyba tam komplet wygranych i tylko jeden stracony punkt, no przeszli jak taki prawdziwy walec, więc tutaj no, to musi budzić szacunek na pewno. No zobaczymy, czekamy na środę, znaczy właściwie czekamy, wszyscy kibice siatkówki czekają na środę, kibice w Polsce, kibice biało-czerwonych czekają na czwartek, na piątek i na mecze weekendowe. Na pewno czeka nas dużo siatkówki, fajnej siatkówki. Z mojej strony pewnie i wielu innych kibiców, którzy gdzieś tam łączą przyjemność z pracą, dużo picia kawy, ewentualnie próbować się wyspać w ciągu dnia, żeby przygotować się na te maratony, które nam nasi reprezentanci stworzą, bo z tego co wiem, no raczej mecze nie będą się kończyć półtorej godziny, mogą się kończyć koło północy, koło 0:30, także tak jak ktoś ma na rano do pracy, no to trzeba będzie się mocno i dobrze pobudzić i przygotować przede wszystkim. Dokładnie, tak powinno być. No dla mnie, podsumowując jakby grupę A, dla mnie faworyci do wyjścia to z pierwszego miejsca Stany Zjednoczone, z drugiego miejsca Francja. Ty jakbyś wytypował dwa zespoły, króciutko tylko kto?
Ja tak jak ty. Myślę, że Brazylijczycy tutaj, czy to będzie dla nich katastrofa, no ale takie turnieje to też niespodzianki. Myślę, że ja popieram tą twoją opinię o Brazylijczykach, że może być im ciężko, bo ciśnienie, nie? Oni całą jakby fazę interkontynentalną czy grupową mogli grać na luzie, tutaj takiego luzu absolutnie nie będzie. No dobrze, nie zawsze się zgadzamy. Tym razem zgodziliśmy się idealnie. Przejdźmy do naszej grupy. Ja jedną wiem co do naszej grupy. Wyjść, wszystko wskazuje, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że z grupy wyjść nie powinni Włosi. Dlaczego wyjść nie powinni Włosi? No dlatego, że trener Mauro Beruto tupnął nogą, nie zgodził się z zachowaniem pewnych osób i wyrzucił czwórkę czołowych zawodników z kadry. Wyrzucił takich zawodników jak chociażby Iwan Zajcew, jak Giulio Sabbi, jak Dragan Trawica czy Luigi Randazzo. Wyrzucił ich dlatego, że może ja przytoczę, jeżeli mogę. Podczas wyjazdu z kadrą Przytaczaj. narodową obowiązują zasady, które muszą być respektowane przez wszystkich bez wyjątku. Jeśli dotąd to nie było jasne, jestem przekonany, że od teraz już będzie. Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z federacją. No chodziło o to, że panowie sobie przyszli nie o tej godzinie, o której mieli przyjść. Nie sądzę, że zbiórka powiedzmy była, nie wiem, na 8, 9, a oni sobie wrócili 15 po 9, tylko pewnie wrócili grubo w nocy, bo tutaj godzin dokładnych nie podano. No ale Beruto postąpił mocno. Myślę, że nie zamyka tym ludziom absolutnie drogi do kadry w późniejszych jakby turniejach, w późniejszym momencie. Ale w tym miejscu taki wstrząs mocny, trzeba powiedzieć. No, mi się przypomniało od razu czasy lata 90., wczesne czy późne, czasy Marcina Prusa i jego rocznika. Przypomniał mi się pewien status quo historii w polskiej siatkówce, czyli starcie Antigua Kurek, które obecnie możemy uznać za remis. W owym czasie uznaliśmy no za prowadzenie trenera Antigi 1-0, jak to się wszystko skończyło, wiemy po sobie. No, jeżeli chodzi o reprezentację Włoch, to tak, powiem tak, chłopaki po prostu zapomnieli zegarków, a koledzy z drużyny nie przypilnowali tak pół żartem, pół serio. Zapomnieli przedstawić Włosi czas po prostu, myślę. A z drugiej strony, tak na poważnie, no to fajnie, bo to znaczy, że trener ma poparcie federacji, to znaczy, że może sobie pozwolić na pewne ruchy, nie pozwoli sobie wejść na głowę, co jest bardzo ważne w życiu trenera, bo trener musi być troszeczkę ojcem, ale też musi być kawałem skór z sercem na dłoni, ale są pewne zasady, których nie wolno łamać, nawet jeżeli to są wybitne indywidualności. Ja mam trochę mieszane uczucia co do tego, co się stało z reprezentacją Włoch, bo może to podziałać na nich pozytywnie, bo może ich trener zmotywować, słuchajcie, teraz nie ma liderów, mieliście mało szans, żeby się pokazać, co po niektórzy, pokażcie teraz, co jesteście warci, to jest wasza życiowa szansa, są menadżerowie, jest publika, jest telewizja, lepszego momentu na promocję waszych nazwisk, na podbicie waszych cen nie ma. Nie macie nic do stracenia. Z drugiej strony może podziałać to demotywująco. Nie mamy swoich zębów trzonowych, nie mamy swoich gwiazd, więc jak będzie 2-3 punkty przewagi, to kto to wszystko nadrobi? Ja nie czuję się gotowy psychicznie, a jak ja zepsuję, to trener nie będzie miał mnie jak zmienić. Nie wiem, możemy nie nadrobić już wcześniej strat, także to mogą towarzyszyć różne odczucia. Ja nie wiem, jak to będzie. Sam jestem ciekawy. Włoch na pewno. To, co się stało, nie powinno wpływać na nas demobilizująco. My się powinniśmy skupić na sobie. Ja tutaj popieram opinię Michała Kubiaka. Niech chłopaki nasze robią swoje, a efekt końcowy mam nadzieję, że w niedzielę. Że będzie w niedzielę. Zgadza się. No, my myślę, że powinniśmy wyjść z tego starcia na pierwszym miejscu, z tych starć w grupie powinniśmy wyjść na pierwszym miejscu. Oczywiście różnie to może być. Czyli półfinały ja bym widział tak: Polska, Francja i Stany Zjednoczone, Serbia. W finale widziałbym starcie Polska kontra Stany Zjednoczone i bardzo chętnie bym się Stanom Zjednoczonym zrewanżował za to, co ostatnio było. A jak ty byś widział tą drabinkę, już powróżymy troszeczkę niczym wróżbita Maciej, ale jestem ciekaw także twojej opinii, jakbyś ty to zestawienie widział. To znaczy wróżbite Macieja uspokójmy, że my tylko w Andrzejki ewentualnie jakoś staramy się zawodowo wróżyć, także to nie jesteśmy dla niego zagrożeniem. To jedna rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że podpisałbym się obiema rękoma pod tym, co ty. Jeżeli ktoś jest nawet obiektywnym kibicem, powiedzmy z innego kraju niż my czy Stany, to chętnie by zobaczył taki finał, bo to są uczestnicy Olimpia, to są medaliści, to oni gwarantują jakiś tam określony poziom sportowy, więc życzyłbym sobie spełnienia tej twojej wróżby z takim, powiedzmy, pięciosetowym meczem i wygranym tiebreakiem przez Polaków na przewagi. Po prostu powtórka Sofii. O. A kto będzie tym bohaterem? Jak to się wszystko będzie toczyć? Jak my będziemy grać? My możemy grać brzydko, ale grajmy skutecznie. Przede wszystkim grajemy swoje, bawmy się tą siatkówką, bo tak jak dzisiaj było chyba
czy w jednej z relacji telewizyjnych było dzisiaj, że chłopaki zeszli z plaży na salę, więc oby ta plaża, aby ta sala sprawiała tyle radości chłopakom, co plaża. No. Właśnie, właśnie, plaża, plaża. Słońca co prawda nie ma za wielkiego dzisiaj, ale to słońce ma lada dzień przyjść. Turniej plaża Open, czwarty turniej cyklu odbędzie się właśnie w łódzkiej manufakturze, o czym już mówiłem. Zaczniemy sobie od pań. Ciekawe zestawienie, bo będą mi Magda Sad i Aleksandra Tajs, będą mi Joanna Wiatr i Martyna Wardak, Katarzyna Kociołek i Dorota Strong. Ty tak w kuluarach mówiłeś do mnie, że ty już finał kobiet znasz i wiesz, jaki będzie. Oczywiście to jest sport, ale podziel się ze swoimi kibicami, twoimi odczuciami odnośnie zestawienia, no i tego, kogo ty w finale już widzisz teraz. To znaczy, no inaczej, ja obserwuję cały cykl od kilku lat, ty go obserwowałeś gdzieś tam bliżej, ja w ogóle cały sezon siatkówki plażowej wyjątkowo obserwuję. Dlaczego? No to gdzieś tam sobie zachowam to w malutkiej tajemnicy, no ale nie widzę innego finału niż Katarzyna Kociołek, Dorota Strąg i Martyna Wardak, Joanna Wiatr. Panie powróciły do swojego dawnego zestawienia, bo turniej w Chorzowie był zagrany przez Martynę Wardak z inną zawodniczką, Marią Włoch, z podobnym efektem. Był finał, ale przegrany w tiebreaku dość zdecydowanie, chociaż pierwszy set na korzyść Martyny i Marii. To było też drobne zaskoczenie, ale tam były 2 punkty przewagi tylko. Także to jeżeli chodzi o kobiety, myślę, że niespodzianek nie będzie. Jedynym, które mogą namieszać duetem, tak patrząc na papier i na ranking, jest Magda Sad i Aleksandra Tejs. One też mają kilka wygranych turniejów, między innymi ten najbardziej prestiżowy Plaże Gotyku. Też zresztą w finale pokonały Martynę i Joannę. Także no tutaj u pań będzie na pewno pięknie. Mam nadzieję, że będzie pięciosetowo, ale też jest, żeby nie było, że kogoś faworyzujemy, czy jakby rozdajemy już karty. To jest mnóstwo takich duetów, które będą pokazywać się na plaży manufaktury pierwszy raz. Gdzieś też się nazwiska przewijały w niższych turniejach. One też będą próbowały namieszać na zasadzie nie mam nic do stracenia i na zasadzie bi mistrza, a mistrzynie tam na tej plaży będą. Także tutaj u pań będzie pięknie. Mam nadzieję, że poziom sportowy też zostanie utrzymany. Pięknie będzie na boisku raz z powodu urody pani, bo ta niewątpliwie jest widoczna i każdy, kto przychodzi na siatkówkę plażową, to także raz dla widowiska sportowego, a dwa, żeby sobie patrzeć na to, jak się panie prezentują, bo prezentują się doprawdy niesamowicie i kapitalnie. Turniej męski, tutaj ja faworytów mam swoich osobistych w postaci Jędrka Brożniaka i Bartka Dzikowicza. To nie tylko dlatego, że oni są z numerem pierwszym rozstawieni w turnieju, ale między innymi także dlatego, że panowie grają dobrze. Mieli co prawda ostatnio w Chorzowie nieco słabszy turniej, odpadli tam dosyć wcześnie jak na siebie oczywiście, no ale to chyba taka podwójna będzie dla nich motywacja. Nie wszystkie pary będą grały w Łodzi, bo jest także równoległy turniej w Mysłowicach i tam także kilka mocnych duetów się zjawi, więc troszeczkę, że tak powiem, ta proporcja została rozbita na dwa turnieje i w Mysłowicach możemy tylko dodać, że będą grali chociażby Jarosław Lech z Mateuszem Łysikowskim, czy Mateusz Zarankiewicz i Dawid Ogórek, no a także bracia Romek i Adam Andrysowie, ale w tej Łodzi także będzie ciekawy, bo są mi grający naprawdę coraz lepiej Bartek Kiernoz i Bartek Malec, i będzie Adam Parcej z tym razem z Damianem Wojtasikiem. Ci panowie dziką kartę otrzymali do turnieju, tutaj warto powiedzieć, i dodam też, że dziką kartę na turniej nie. Dzikiej karty na turniej kobiet nie otrzymał nikt, tutaj się szybko poprawiam, a wracając do turnieju męskiego, ciekawa para także Bartosz Mariański, Kamil Radzikowski, oni w Chorzowie zajęli trzecie miejsce. No ale warto powiedzieć, że to są też chłopaki, które jeżdżą na tą siatkówkę plażową, ale w tym sezonie mają o niebo lepszy wynik niż w tamtym sezonie. Bartek Mariański, gracz Czarnych Katowice, nowy zawodnik pierwszoligowego klubu, w tamtym sezonie grał w Kęczaninie Kęty, więc no też myślę, że ciekawie rysuje nam się ta rywalizacja w Łodzi, jeżeli chodzi o panów. No fajnie, bo mówię, i panie będą miały coś dla ciała i dla ducha, i panowie, będzie dobra pogoda, manufaktura bardzo urokliwe miejsce. No ja zresztą
łódzki turniej gdzieś tam cenię najbardziej pod względem takiej, że tak powiem, urody transmisji telewizyjnej i miejsca, bo ono jest idealny punkt miasta, jeszcze przy dobrej pogodzie, przy umiejętnym pokazaniu telewizyjnym czy zrelacjonowaniu, no to nie ma nic piękniejszego. Drugim takim moim turniejem tego cyklu to jest Piła, to jest miasto charakterystyczne dla tego cyklu moim zdaniem. Fajnie, że nadal jest, jestem też ciekawy Gdańska, jak to się tam rozstrzygnie, bo tam będzie finał, także tutaj można tylko organizatorom pogratulować, że wykonują mnóstwo pracy i to organizatorom nie tylko tym głównym, czyli Marcinom, ale też ludziom, którzy tam pomagają, miastom, samym zawodnikom i zawodniczkom, bo to dla nich też jest wysiłek. Także tutaj wielkie ukłony i brawa, chociaż tak naprawdę podsumujemy sobie pewnie ten projekt Plaża Open 2015 w jednym z pozostałych programów. Dostrzegamy też kilka minusów i nie dostrzegamy złośliwie, ale dostrzegamy jak najbardziej obiektywnie. Póki co na razie ja gdzieś tam walizkę mam spakowaną. Piłki do plażówki nie biorę, bo nie umiem odbijać, aczkolwiek się umówiłem, że spróbuję poodbijać. Nie wiem, jak to się skończy. Przekonacie się wszyscy w następnym programie. Mam nadzieję, że będę potrafił umieć mówić. Zobaczymy, jak to będzie. No mówię, ja się nastawiam na dobrą pogodę, fajne granie i mnóstwo też takiej pozytywnej pracy, która mnie napędzi do dalszego działania, nie tylko w takim życiu siatkarskim, ale też codziennym. No i Łukasz Klin z pełnymi obawami, ale mimo wszystko gotowy na nowe wyzwania. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kolejny już odcinek 20, odcinek naszego podcastu. W kolejnym odcinku to już możemy, myślę, zapowiedzieć, nie zabraknie ciekawego gościa, bądź też płci męskiej, może płci damskiej. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże, ale my będziemy, nie uchylimy jeszcze rąbka tajemnicy, uchylimy go nieco później, powiemy tylko, że wykorzystamy do tego turniej Plaża Open w Łodzi, ale tym To tajemniczą zapowiedzią. inaczej, może rozszerzmy to trochę. Dajmy trochę naszym fankom, chciałem się poczuć trochę jak Karol Kłos i Andrzej Wrona, taki malutki konkursik na Facebooku, taką malutką zagadkę wieczorną. Kto będzie naszym gościem, komu się uda strzelić, no to powiemy w następnym programie, może wymyślimy jakąś nagrodę. No i to tyle. Już, że ci przerwałem, to bardzo przepraszam. Ja się kłaniam nisko. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Łukasz Flin. Nie ma problemu, pozdrawiamy Łukasza, pozdrawiamy także wszystkich naszych słuchaczy. To tyle z kolejnego odcinka, jeszcze raz podcastu 7 dni siatka. Dziękujemy, zapraszamy na kolejny i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Na plaży, I idę. Łukasz Klin, widać, że wokalnie także nie najgorzej się prezentuje, więc to tyle. Dziękujemy.